Cześć, nazywam się Adi. W tym filmie porozmawiam sobie o najnowszym modelu Tibo Prime 3.0. Zapraszam do oglądania. Hulajnoga Tibo Prime 3.0 jest wyposażona w dwie opony w systemie dętkowym. Są to opony, których średnica wynosi 8,5 cala oraz szerokość 3 cale. W tej wersji opony są grubsze, mocniejsze i ciężej je przebić. Z przodu, jak i z tyłu hulajnogi zastosowano błotniki chroniące nas przed nieczystościami z dróg. Hulajnoga Tibo Prime 3.0 jest wyposażona w jeden silnik. Ten silnik jest o mocy maksymalnej ciągłej 600 W, zaś jego moc szczytowa wynosi 1350 W. Producent z przodu hulajnogi, jak i z tyłu zamontował hamulce mechaniczne bębnowe. Są to hamulce, które zapewniają optymalną siłę hamowania oraz zapewniają długą pracę bez konieczności wymiany. W hulajnodze zostało zastosowane jedno z najwygodniejszych zawieszeń typu C. Tutaj w tej wersji mamy zawieszenie typu C pracujące na dwóch amortyzatorach sprężynowych. Jest to dobry moment, aby wspomnieć o wymiarach oraz wadze hulajnogi. Ogólnie waga hulajnogi Tibo Prime 3.0 zamyka się w 24 kg, zaś ich wymiary wynoszą. Długość podestu w tej hulajnodze wynosi 60 cm, jest to od tego miejsca do końca podnóżka. Szerokość podestu wynosi około 17 cm. Wysokość hulajnogi jest regulowana w zakresie od 105 cm do 70 cm. Szerokość kierownicy w hulajnodze Tibo Prime 3.0 wynosi 65 cm. W hulajnodze Tibo Prime 3.0 zastosowano dwie wersje akumulatora. Jedna wersja to jest 48 V, 15,6 Ah. Druga wersja to jest te same napięcie, zaś 19 Ah. Hulajnoga Tibo Prime 3.0 jest w pełni składalna. Możemy ją złożyć na kolumnie kierownicy, jak i na ramionach kierowniczych. Jest to rozwiązanie chwalone przez naszych użytkowników, ponieważ w szybki sposób jesteśmy w stanie tą hulajnogę spakować oraz przenieść na przykład do samochodu czy w pociągu. W hulajnodze Tibo Prime 3.0 zastosowana klasa wodoodporności IPX6. Oznacza to, iż jeżeli taką hulajnogą będziemy się poruszali np. po deszczu, takiej hulajnodze nic się nie powinno stać. Należy jednak wspomnieć, że czynności takie jak mycie tutaj hulajnogi myjką wysokociśnieniową może doprowadzić do jej zalania, więc odradzamy takich zabiegów. Hulajnoga Tibo Prime 3.0 posiada mocną przednią lampę, oświetlenie pozycyjne, przednie, odblaski oraz oświetlenie obrysowe. Zaś z tyłu posiada światło stopu. Omówmy sobie elementy znajdujące się na kierownicy. Po prawej stronie kierownicy posiadamy grip, następnie mamy klamkę hamulcową, następnie jest manetka gazu, która jest ulepszona względem wersji 2.0, potem mamy element składający kierownicę w pół. W centralnej części kierownicy posiadamy wyświetlacz, który pokazuje nam prędkość, przebieg oraz stan naładowania akumulatora. Jest on większy i bardziej czytelny niż w poprzedniej wersji oraz ma mniejsze ranty wokół wyświetlacza. Następnie mamy zestaw przycisków, za pomocą którego możemy włączyć hulajnogę, włączyć oświetlenie, zmienić tryby jazdy. Następnie mamy zestaw dwóch przycisków odpowiedzialnych za załączenie świateł oraz załączenie klaksonu. Następnie jest lewa klamka hamulcowa oraz lewy grip. Hulajnoga Tibo Prime jest wyjątkowo udaną konstrukcją i mało awaryjną. Nasza firma gwarantuje 2-letnią gwarancję na elementy elektroniczne oraz akumulator. W przypadku jakiejkolwiek awarii oferujemy dostęp do części dla klientów indywidualnych oraz w systemie B2B. Gwarancja realizowana jest w naszym systemie centralnym w Mobiway. Jest to jeden z najlepszych serwisów w Polsce, a także w Europie. Także o gwarancję nie musisz się martwić. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Subskrybujcie kanał, abyście byli na bieżąco naszymi nowościami. Cześć!